Dzień dobry. Witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj właśnie Zuzanna przygotowuje dla nas śniadanie wielkanocne. Jadłącznym elementem oczywiście są takie oto słodkości. Babeczka. Wczoraj wszyscy szli z koszyczkami i święcili swoje pokarmy. No my tego nie zrobiliśmy, ale śniadanko wielkanocne z okazji świętowania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jak najbardziej tutaj wchodzi w grę. Dlatego też Zuzanka szykuje dla nas śniadanie, a ja no z uwagi na to, że mamy małą usterkę tutaj, a konkretnie ta oto szafeczka tutaj wypaczyła się tak, że magnesy się nie schodzą ze sobą. To jest magnes do blaszki. I po prostu się banan taki zrobił. Nie wiem, czy to widać. O, jak odstaje. Te magnesy po prostu nie trzymają tych blaszek, bo ten banan jakby no odpycha po prostu tą deskę i szuflada nam się otwiera. To ja w tym momencie postanowiłem przekręcić te blaszki. Tak jak widzicie, już odkręciłem z jednej strony, wywinąłem na drugą stronę i teraz Wam pokażę, jak to zrobię, jak to zrobiłem na przykładzie tej drugiej opcji. Odkręcę tam jedną śrubkę, przesunę tutaj i magnes przesunę również o te parę centymetrów w jedną stronę i drugi magnes również przesunę w drugą stronę. Kolejna usterka, jaką namierzyłem i którą będę chciał zaraz spróbować wyeliminować, to niestety nie jest... O, wpuszczenie trochę światła. Moja toaleta, spłuczka w toalecie, która nadal nie działa i to wygląda sobie tak. Ale fakt, że spłukujemy sobie wodę, ogarnęliśmy patent i że ta rączka, słuchawka od prysznica wystarcza tutaj do toalety, to sobie tą wodę spłukujemy po prostu prysznicem, ale w tej puszce, gdzieś tam, gdzie wchodzi sobie ten kran i tam gdzieś są jakieś rurki, no okazuje się, że coś pękło, rozszczelniło się i w tym miejscu kapie sobie woda. No i to niedobrze, to nie może sobie tak kapać, więc będę musiał to odkręcić, rozebrać i zobaczyć, co się tam dzieje. Także taki początek dnia, wielkanocnego dnia, niedzieli wielkanocnej przed nami. Także zapraszam na dzisiejszy film. Muszę w międzyczasie przerwać swoją pracę i zatankować wody, ponieważ się skończyła. Zuzia stwierdziła, że nie umie jeszcze oszczędzać wody w przyczepie. Zmywamy jak u siebie, bo tutaj po prostu jest... Na kempingu mamy przyłączenie do kanalizacji i nie trzeba się z tym tak bardzo obchodzić, żeby nie latać z tym zbiornikiem na szarą wodę cały czas, więc idę to zrobić. Idąc natankować wodę, trzeba wyłączyć pompkę. No tak, zbiornik mamy tutaj, wyciągam pompę i ze zbiornikiem idę sobie między krzakami. Tutaj mamy kran. Z jednej strony jest przyłączka taka, gdzie ja sobie wrzuciłem swojego węża. Tutaj ciśniemy. A pogoda, jak widzicie, mamy dzisiaj iście fantastyczną, jeśli chodzi o taki okres w roku. To jest super. Wracam do swoich prac remontowych przed śniadaniem. No i ja wracam do swojej pracy, tak jak mówiłem, tutaj jest ta blaszka. Trzeba ją troszkę przesunąć, przestawić. Pyk, pyk, pyk. Przekręcone. No i teraz trudniejszy temat, czyli to muszę odkręcić od spodu i przesunąć tutaj kilka centymetrów. A muszę to ogarnąć, słuchajcie, pewnie, bo nie mogę tego zamknąć. A jak nie mogę zamknąć, to taka otwarta szuflada mi tutaj, nie tylko mi, bo mnie również bardzo przeszkadza, więc trzeba się tego pozbyć jak najprędzej i bledce, bo ona stąd wyskakuje i wskakuje na kanapę, a teraz nie może na tą jedną, na drugą jak najbardziej. Jeden magnes odkręcony. No, powiem Wam, że ten magnes naprawdę dobrze trzyma, więc całkiem spoko. No, u nas wygląda to tak. Kochana małżonka Zuzanka się bardzo postarała. Babeczka pieczywko serek.
jajeczko. U nas zamiast białej kiełbasy kabanowskiej. Hejka, słuchajcie no. Generalnie po śniadaniu wielkanocnym udajemy się właśnie na spacer z pieskiem i w tym momencie zmierzamy w stronę takiego wąwozu, którym można dojść do plaży i chciałem wam ten wąwóz pokazać, że takie dojście do tej plaży tutaj w Chłapowie również się znajduje, więc idziemy sobie na spacer na plażę, popatrzeć na to piękne nasze lazurowe morze, ponieważ ten widok tutaj jakby z pola kempingowego no nie jest tak wspaniały jak bezpośrednio z tego piachu oczywiście. No myślę, że jak lubicie przebywać nad morzem, no to wiecie o czym mówię. Także idziemy sobie na spacerek. Nie wiem jak ten vlog dzisiejszy będzie wyglądał, bo trochę mnie wywiało, głowa mnie boli i po prostu no dzisiaj już tak nie wieje. Ale po to tutaj przyjechaliśmy, żeby z tego korzystać, więc idziemy poplażować. No i generalnie, żeby dojść do tego wąwozu, wychodząc z kempingu Horyzont, czy lazurowe, bo w sumie tutaj obok idziemy właśnie wzdłuż ogrodzenia lazurowego, zmierzamy w stronę Jastrzębiej Góry, a nie w stronę Władysławowa, trzeba po wyjściu wyjść w prawo i idziemy w stronę tego pięknego wąwozu. Idąc w stronę wąwozu mijamy kolejne duże, jak dla mnie jedno z trojaczków chłopowskich, pole kempingowe, tak mi się wydaje, że to jest właśnie pole namiotowe Aleksa. Super miejscówka na to, żeby zrobić tutaj takie pole kempingowe. Lewo, prawo, lewo. Idziemy. I doszliśmy, kochani. W miejscu, w którym kończy się miasteczko. W zasadzie teren zabudowany. Dochodzimy do wejścia. Trzeba było przejść na drugą stronę, bo tutaj jest ścieżka rowerowa. Później wrócić z powrotem tutaj. I wbijamy na ścieżkę, zdrowia. I tam można przez ten rezerwat sobie tutaj dojść, z tamtej części Chłopowa. Ogólnie właśnie z Zuzanną rozkminiamy, że zupełnie inaczej zapamiętaliśmy to dojście, no ale trudno, idziemy zobaczyć. Jaki ty zakaz widzisz? A, tam jest zakaz, na górę. Trzeba iść wąwozem, a nie górą. Idźmy zatem. A, już doszliśmy do tego, dlaczego nam tutaj coś nie pasowało, bo nie było drogi po drodze idąc z tym wąwozem, ale on po prostu idzie pod drogą i tam na dole właśnie widać ludzi, którzy idą w tamtym kierunku. Schodzimy tutaj na dół. O, czyli tak naprawdę ten wąwóz zaczyna się, kochani, tam dalej, za drogą, w tamtej części Chłopowa. Bo my właśnie kiedyś noclegowaliśmy sobie niedaleko szkoły w Chłopowie, w sumie to za ogrodzeniem. I stamtąd właśnie najlepszą, najprostszą drogą do morza, do plaży było przejście się tutaj tym wąwozem właśnie. Dlatego idziemy sobie tędy. No i zeszliśmy na dół i tutaj od razu mamy tak naprawdę kawałek mostku i ten tunel, którym się przechodzi pod drogą. Chodźmy zobaczyć, czy jest echo. Echo! Jest echo. Echo! Wletka do mnie górna. Wletka. Gdzie ty tam poszłaś? Gdzie ty tam poszłaś? Chodź tutaj do mnie. Pies obierze świat.
Myślę, że w okresie takim przedsezonowym, właśnie na to, żeby wybrać się na jakiś spacer i po prostu popatrzeć sobie na naturę, poobcować z tą naturą trochę inaczej niż tylko na plaży, to właśnie wycieczka tym wąwozem do morza jest wskazana. Jak gdyby tylko ktoś miał dosyć spaceru, to może sobie odpocząć. Odpocząć na ławeczce. O, bliskie spotkanie z pieskiem. Idąc na rozdrożu, tam gdzie my zeszliśmy sobie tak w dół, to tutaj tędy też by się doszło. I byłoby to łagodniejsze zejście, także jakbyście szli z jakimiś tobołkami na plażę, to po prostu nie ma co tam tak ostro w dół iść. Można pójść sobie prosto i tutaj łagodniejsze zejście będzie. Po krótkim spacerku dochodzimy sobie do morza, do pięknego, fantastycznego morza. Wiadomo, latem by się pokąpało, poopalało i tak dalej, ale ja nie jestem miłośnikiem ani opalania, ani kąpieli wodnych, także mi pasują w czasy, w takim okresie. W przeciwieństwie do mnie. W przeciwieństwie do Zuzanny, która by mogła siedzieć w wodzie non stop, a na słońcu leżeć, łohoho. Zuzanna nam uciekła. Biegniemy do niej. Gdzie ona jest? Czemu tak daleko? Ahoj. Ahoj. Zuzanna mówi, że tu będzie perfekcyjnie. No i tak ma być. No i teraz sobie spędzimy tutaj jakąś godzinkę czy dwie. Polubiłem timelapsa, więc wrzucę wam. Zobaczymy, jak dużo ludzi się tutaj przewija. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Elo, elo, 520, timelapsik poszedł, już kurczę, prawie całą baterię mi zażar, ale stwierdziłem, że trochę do was pogadam. A mianowicie, u nas właśnie wleciało drugie śniadanko, kefir od piątnicy z bananem. Mam nadzieję, że później nie będzie różnych tematów szalonych z tym związanych. Jesteś nienormalny. Nienormalny jestem, ale no różnie to może być. Ja takiego połączenia na co dzień nie stosuję. Zuzia pije kefir cały czas, bo lubi i jest zdrowo. Zdrowe kultury bakterii. Zdrowo jak zdrowy ząd. Będziesz zdrowy, jak będziesz pił dużo kefiru. Ale jaja. To gadasz. No i dobrze, wesoło ma być na zdrowym zoncie, nie? Teraz trochę z tej strony, siemano. Jaja sobie trzeba porobić, no nie? No a kwestia jest taka, że my sobie tędy wrócimy tym wąwozem, żeby pokazać wam, gdzie on startuje tak naprawdę z drugiej strony drogi, tam w miasteczku. I przejdziemy się tym miasteczkiem na kemping, a później dokończę swoje prace, bo po prostu ta głowa mnie tak bolała, a później musiałem chwilę podchillować po tym śniadanku i po prostu ta woda tam kapie, kap, kap, kap z tego prysznica i jest to mocno irytujące, więc takie rzeczy jeszcze dzisiaj na vlogu. Świątecznym vlogu.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Hejka, no my już skończyliśmy plażowanie na dzisiaj. Niestety szum fal nie dopomógł mojemu bólowi głowy i on nadal jest. Dlatego zmierzamy w kierunku kempingu. I tego plażowania chyba na dzisiaj wystarczy. Może jeszcze później się przejdziemy po obiadku. Teraz idziemy na żur wielkanocny. Idziemy tym wąwozem. I tym razem tutaj już jest droga i wejście, to którym my wchodziliśmy. Ale przejdziemy się dalej, żeby pokazać wam, gdzie on tam wychodzi w miasteczku. Także chodźcie z nami. Tunel burzowy. No to sposób, pokonując kilka zakrętów, znajdujemy się na wyjściu z wąwozu. I już na naszych oczach ukazują się tutaj pierwsze zabudowania najbliżej wąwozu. W ten oto sposób trafiliśmy na ulicę Wikinga. A tak serio, to jesteśmy pod szkołą chłopowską. Tuż obok miejsca urodzenia pisarza Augusta Netzla. Zajączek wielkanocny jest. My już dotarliśmy na kempik i wam coś zdradzę. Bledka nie chce wskoczyć do przyczepy. A że przyszliśmy na obiad, to patrzcie na to. Lodówkę mamy pełną, a że zupa była ugotowana, to zupę skitrałem. Bledka! Zupę skitrałem w samochodzie, bo było zimno w nocy i w ogóle, więc idealnie. Więc teraz czas na jedzonko. Czas na jedzonko z rozrywką. Voice Kids, ulubiony program mojej żonej małżonki. Słuchajcie, no właśnie się zorientowałem, że nie nagrałem wczoraj zakończenia tego filmu, a konkretnie chodzi o to, że postanowiłem po prostu nie tracić swojego czasu tutaj na kempingu na to, żeby to naprawiać i tak dalej. Wczoraj sobie tutaj chillowaliśmy, relaksowaliśmy się, montowaliśmy film dla was i znalazłem rozwiązanie tego, żeby to po prostu takie kapanie nas tutaj nie drażniło i nie denerwowało, to po prostu wyłączam sobie pompkę. Pyk. Jak mam pompkę wyłączoną, to tutaj nadal kapie. Ale jak puszczę sobie tą zimną wodę, spuszczę, czyli już wiem, że to od zimnej wody skapuje sobie ta woda i zamknę kran, to tutaj ostatnia kropelka spadnie i już nie kapie. Także takie rozwiązanie, żebyśmy tutaj sobie spokojnie mogli urzędować i kempingować przez 24 godziny, od kiedy to się zepsuło, wymyśliłem. I tak to zostaje, a jak to wygląda, rozbierzemy sobie to już po powrocie do domu, a że dzisiaj wracamy, to ja biorę się za nagrywanie kolejnego filmu. A wam dziękuję za to, że byliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia na kolejnym. Siemanko!